Dzień dobry, witam serdecznie. Ireneusz Maciej-Zmora. Za nami dziewiąta kolejka Speedway Ekstraligi. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w którym miejscu jest Stal Gorzów po tych dziewięciu kolejkach i to, co czeka Stal Gorzów choćby w najbliższy weekend, a przed nami ważne starcie ze Spartą Wrocław. A gośćmi w programie są również pan Jarek Miłkowski, Gazeta Lubuska, Nasze Miasto. I Mieczysław Woźniak. Dodam, były żużlowiec, trener Stali Gorzów, jeżeli ktoś nie pamięta. Ile medali masz, mistrzostw Polski? 6 złotych w drużynówce, a w sumie chyba... Nie liczyłeś. Nie liczyłem, ale tylko 14 chyba. Jak się wam podobał mecz z Krosnem? Był bardzo ciekawym meczem. Może nie było tak dużo mijanek, jak się spodziewałem, bo ja mam takiego hopla na punkcie matematyki, to w pierwszych 13 biegach było 6, a w 14 biegu, kiedy Martin Waculik z Szymonem Woźniakiem się ścigali, to było dodatkowo 5, ale mecz był ciekawy, było sporo walki na styku, oby więcej takich spotkań. No tutaj uważam normalnie też, że jeżeli chodzi o zawody żużlowe czy coś takiego, to bardzo fajnie, ciekawie wygląda, jak się mijają po prostu, nie? Bo w żużlu po prostu decyduje start, wejście w łuk i wyjście z łuku i to się wszystko ustawia. Ale w ogóle te mecze są bardzo ciekawe. Jest różnica między tą pierwszą czwórką, a drugą czwórką w tabeli. Normalnie jest różnica. Ale ja uważam normalnie, że tutaj, jeżeli chodzi o Leszno i z Leszno będzie jeszcze, jak dojdą ci zawodnicy kontuzjowani, to będzie bardzo groźna drużyna. No tak, tylko pytanie, czy Leszno zdąży się pozbierać, bo kolejki mijają bardzo szybko. Mamy już 9 kolejek za nami, zostało jeszcze 5 kolejek. Może być tak, że pociąg im odjedzie, chociaż zważywszy na regulamin, że mamy aż 6 drużyn, które awansuje do play-off, to Leszno może jeszcze może zdążyć się jeszcze pozbierać i do walki dołączyć. Ale wracając do meczu z Krosnem. Mijanki były? No były, 11. No ale 5 w jednym biegu. No tak, tak. No ale mecz był ciekawy, to nie zawsze chodzi o to, żeby się mijać. Czasami walka na styku też jest emocjonująca. A więc to nie jest jeden wyznacznik atrakcyjności spotkań. A jak byście ocenili postawę Andersa Thompsona, no naszych liderów? Z przekąsem powiem Andersa Thompsona, Martina Waculika, Szymona, Oskara Pfeiffera. Czemu z przekąsem? Bo z przekąsem powiem Oskara Pfeiffera. Nie, to już wyrósł na... Oskar Pfeiffer wyrósł na lidera, więc tu należy go traktować chyba już jako jednego z czterech, tak jak to było w zeszłym roku, w przypadku, gdy Stali jeździła z Bartkiem Zmarzlikiem. Wiadomo, że to nie jest tego typu zawodnik, a więc ja jeszcze bym na Oskara Pfeiffera nie stawiał w decydujących biegach i w sytuacji, kiedy trzeba jednak przeważyć szale na swoją korzyść, to jeszcze wydaje mi się, nie jest ten zawodnik, ale on jest na dobrej drodze, żeby być takim dobrym, nie wiem, czy nawet średniakiem, czy liderem, tak, w Stali Gorzów. No ma średnią prawie 2-0, jest średnia taka, która no, może go czynić jednym z liderów w przyszłym roku. No tutaj na pewno normalnie Oskar, on jeszcze musi wejść w to wszystko, bo on przyszedł jednak z pierwszej ligi, jest różnica między Ekstraligą a pierwszą, ale tutaj ma normalnie Waculika, Thompsona, Szymona, on ma na kim się wzorować tutaj. Po prostu on się ściga razem z nimi, a ta forma jego normalnie, to wszystko idzie do góry. Ale mam wrażenie, że on w ogóle zupełnie inaczej jeździ, niż jeździł w starcie Gniezno, bo inaczej mi się kojarzył jako zawodnik, który idzie ze startu i po sztureczku do przodu, a tutaj z lewa, z prawa atakuje po zewnętrznej, to zupełnie inny zawodnik. No bo to rzeczywiście, jak jest normalnie zawodnik, który chce jechać, normalnie ma sprzęt i umie ten sprzęt wykorzystać, to pojedzie. Bo sztuką nie polega na to, jak ja słyszę normalnie gdzieś na treningach, czy gdzieś gaz. Sam gaz nic nie daje. Tu zawodnik musi cały czas skombinować i myśleć. Od wyjazdu na tor, to on jest już zawodnikiem na torze, dla niego się zaczyna już biegi. Gdzie stanie na starcie, on musi już tak kombinować, musi patrzeć, jak wyjść z łuku, jak na prostej, jak wejść w łuk, jak minąć zawodnika. No, ale tutaj jest komputer w głowie. Ale tutaj jest zastanawiające takie pytanie, bo Oskar ma chyba 27 albo 28 lat. Dlaczego dopiero teraz, dlaczego dopiero w Stali Gorzów
można powiedzieć śmiało, rozwinął skrzydła. No przecież on ileś tam lat już był zawodnikiem podstawowym różnych drużyn. Jeżeli się nie mylę, 2 lata spędził w Toruniu, kiedy trenerem był też Stanisław Chomski. Ale to odległy czas, bo on był juniorem. Później był ten wiek seniorski i nigdy nie potrafił się przebić. I tutaj ten kontrakt przed sezonem wydawał się bardzo ryzykowny. Stal Gorzów to ryzyko podjęła, a teraz tam na pewno w klubie pijemy już szampana, szczęśliwi z tego kontraktu, tym bardziej, że jest on na 2 lata, więc wydaje się, że mają dobrego zawodnika na kolejny sezon za pieniądze, które dzisiaj byłyby nieosiągalne, bo to brali zawodnika z pierwszej ligi, więc to były tamte pieniądze. Dzisiaj Pfeiffer na rynku na pewno jest dużo cenniejszym zawodnikiem niż to, co ma wpisane w kontrakt, a będzie jeździł pewnie na stawkach z zeszłego roku, więc to jest duży sukces, ale... Jeśli będzie jeździł w Stali, bo to też nie jest powiedziane. Jego po meczu zapytałem, czy nie żałuje tego, że jednak podpisał kontrakt na 2 lata, bo to są stawki jednak niższe. Mhm. On mówi, no jeśli Stal będzie tutaj chciała, no to wtedy zostanie, więc ja wyczuwam, że tą umowę jeszcze można negocjować w obie strony, czyli i zrezygnować z niej, i również podnieść... Każdą umowę można negocjować, jeżeli obydwie strony zechcą to zrobić. Ale jeżeli jest, a tak zapewne jest, podpisany kontrakt, który leży w szafie, to tam są już wpisane, bo tak wynika z regulaminu, stawki, które będą obowiązywały na kolejny sezon. I wtedy Stal Gorzów będzie miała dużą oszczędność, bo tego zawodnika na takim poziomie już w tej cenie nie dostanie nigdy. Nie, on już, jego poziom się podnosi dlatego, że on jeździ z dobrymi zawodnikami. Ze słabymi zawodnikami on się nigdy nie nauczy niczego. Tutaj jeździ z Thompsonem, z Waculikiem, z Szymonem i on po prostu chce do nich dojść. On po prostu patrzy na nich, jak oni jadą, co zakładają na te motocykle. Aha. No dobrze, a z perspektywy twojej, byłego zawodnika, multimedalisty mistrzostw Polski, jakie znaczenie ma tor w Gorzowie? To, że on taki jest, jak niektórzy mówią, trudny, wymagający i techniczny dla Pfeiffera? Nie, po prostu ja uważam, normalnie ten tor ciągle jest taki sam, normalnie zawodnik, który sobie spasuje motocykl, on może troszeczkę ma te 2 łuki inne i tą nawierzchnię może ma inną, wodę on dostanie, inaczej się zachowuje, jak jest suchy, inaczej, ale zawodnicy, którzy to są miejscowi, czy mają dobrych mechaników, oni po prostu pójdą na tor i wiedzą, co założyć tutaj i po prostu oni wiedzą, którymi ścieżkami jechać tutaj. Czyli co? Czyli suma różnych czynników. To jest bardzo dużo czynników w tej chwili. To znajomość toru, obecność woźniaka, Waculika, Thompsona, od których może się uczyć, od których może, mówiąc kolokwialnie, zgapiać ustawienia, zachowania. Trener Chomski? No, Stasiu to raczej normalnie jest do ustawiania, normalnie składu wszystkiego, wymiany. Stasiu mu po prostu może powiedzieć, czy jak jechać, czy coś takiego. Czyli jest to ścieżkę, też element układanki. To jest wszystko układanka normalnie. Nie ma zawodnik, jeżeli jest sam normalnie, to sam sobie nie poradzi w życiu. Pieniądze? On musi mieć pieniądze normalnie na sprzęt, musi mieć normalnie dobrych mechaników, dobrego trenera, który mu powie, gdzie, jak ma jechać normalnie. Bo jeżeli nie będzie miał pieniędzy, nie będzie miał sprzętu. A wiem, że Oskar bardzo dużo pieniędzy włożył w sprzęt. A mi się wydaje, że też sporą rolę odgrywa to, że Oskar nie ma presji nad sobą, czyli gdy był zawodnikiem Startu Gniezno, to był liderem, był swojakiem, czyli gnieźnianinem i od niego się wymagało, żeby on jechał bardzo dobrze. Tutaj on tej presji nie ma, wiadomo było, że oczekiwano od niego, nie wiem, 5-8 punktów, może ciut więcej i on na takim spokoju mógł wjechać, tak, w ten sezon, a więc spokojny zawodnik może się rozwijać. Bo jeżeli zawodnik ma presję nad sobą dużą, to jego można bardzo szybko wykończyć, zmęczyć normalnie, on będzie już wyjedzie na tor poddenerwowany i będzie tylko patrzał, żeby wygrać. Tu jest przykład normalnie Oskara Palucha. Ja uważam normalnie, że jest bardzo za duży nacisk na niego na wygranie biegów. To jest młody chłopak, on powinien powoli, spokojnie dochodzić do wyniku, bo jak będzie nacisk na niego bardzo duży, on będzie na siłę jechał, a jazda na siłę nic dobrego nie wróży. A skoro dotykamy tematu juniorów, to powiedzcie taką rzecz. Czy waszym zdaniem, kiedy mecz już był rozstrzygnięty, należało dać szansę dodatkowego startu juniorom w biegach nominowanych? No tutaj jest decyzja Stasia Chomskiego, ale ja uważam normalnie, że powinno się puszczać juniorów, bo to jest przyszłość klubu.
Tylko tutaj druga sprawa chodzi o wypłatę pieniędzy. Rozmawialiśmy o tym tydzień temu. No, była szansa, żeby puścić. No, taka, a nie inna decyzja. Ja mam wrażenie, że czasami jednak trener Stanisław Chomski boi się postawić na kogoś młodszego. We wtorek był mecz U24 Ekstraligi w parkingu i w tak zwanym cielętniku, czyli tym miejscu dla zawodników przy torze, był 16-letni Andreas Olsen z Danii. Ja wiem, że to jeszcze nie jest gwiazda, ale chłopak przyjechał z Danii na ten mecz, był ubrany w kevlar i nie pojechał ani jednego biegu. No właśnie, tak. To jest... Ja nie wiem, czemu to służy. Pytanie, co się teraz dzieje w głowie tego chłopaka. Zadaję sobie pewnie pytanie, po co to w ogóle przyjeżdżałem. Ale wróćmy do tego biegu 15, bo takie sytuacje gdzieś tam mogą się pojawiać. Wynik meczu rozstrzygnięty. Można dać juniorom dodatkowy start. Ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś. Tutaj niestety, ale też jest kwestia pieniędzy. Kwestia pieniędzy, bo... Odebranie tym zawodnikom startów to jest odebranie szansy na zrobienie dodatkowych pieniędzy, ale chyba tutaj padło tydzień temu stwierdzenie, że chyba są dogadani co do takiego puszczania. Tak. Natomiast spójrzmy na to, czy było na kogo zmienić. Oskar Paluch w biegu młodzieżowym przyjechał 100 metrów przed rywalami, ale w ostatnim swoim biegu przyjechał 100 czy 200 metrów za rywalami. Tak, a więc Oskar Paluch nie gwarantował zdobyczy punktowej w biegu 14, czy może nawet w 15. A Mateusz Bartkowiak to też nie jest zawodnik, który zdobywa trójki seryjnie. A więc jeśli on by w 15 biegu pojechał, to on by się być może przejechał za plecami rywali po 0 punktów, a więc to też to nie tak musiało... jest. Bo tu z jednej strony mówimy o tym, żeby dać chłopakom szansę jazdy w biegu 15, ale jest też druga strona tego medalu, bo kibice oczekują, że bieg 15 będzie tak creme de la creme, najlepszy z najlepszych. I nagle dostają produkt, przepraszam, niższej jakości i mogą czuć się rozczarowani. Z drugiej strony mamy też taką sytuację, że takie zmiany w biegu 15 trochę zaburzają taką atmosferę wewnątrz drużyny. Jestem najlepszy, dobrze punktuję, w nagrodę za to nie, tracę bieg, robią się niepotrzebne kwasy wewnątrz drużyny. I ja myślę, że trener Chomski chciał tego uniknąć, chciał nagrodzić najlepszych zawodników biegiem 15 i tu pewnie zgoda, juniorzy nie byli w takiej dyspozycji, żeby zasłużyć sobie na ten bieg 15. Ale to, że jadą najlepsi, to pokazują wcześniejsze spotkania. Czasami jest tak, że gdy dwóch, trzech zawodników ma tyle samo punktów, i oni są kandydatami do biegu 14, to w biegu 14 najczęściej jadą ci, którzy nie wiem, albo mieli najwięcej trójek, albo mieli bonusy i którzy rzeczywiście mają najwięcej punktów z bonusami, a więc to pokazuje, że Stanisław Chomski jednak stawia w biegach nominowanych na najlepszych. Ale tutaj też chodzi o to normalnie, tak jak mówiłeś, kibic żąda wyniku walki na torze. Stasiu też nie może sobie pozwolić, żeby słabych juniorków dać w 15 biegu, bo kibic będzie zawiedziony. Każdy czeka normalnie na ten 14-15 bieg na najlepszych, żeby się ścigali. Ale z drugiej strony normalnie, no uważam normalnie, jak teraz się tak najlepszych wycofuje, bo sam wiem po sobie, to następny mecz to wchodzi w głowę normalnie, teraz ja wam też pokażę, co ja potrafię zrobić. I to są takie dwie różne sprawy. Że nie wolno normalnie, jesteś najlepszy, jedź, bo zasłużyłeś na to. A jeżeli chcesz normalnie w 14 biegu jechać jako słabszy, masz cały mecz, pokaż się. Czyli pewnie Stanisław Chomski miał w głowie już mecz z Wrocławiem. Tak, bo ja uważam normalnie, bo ja też trenowałem i Gorzów, Rzeszów, Lublin, Krosno, byłem trenerem wszędzie w Gnieźnie. Ja wiem ona też, na czym to polega, to nie jest taka prosta sprawa pójść i wymienić zawodnika. Ja miałem przypadek normalnie, że mi wicemistrz świata miałem w Gnieźnie, go wycofałem normalnie po dwóch biegach, bo zrobił 2-0. Była rozmowa, ja mówię, jak teraz nie przyjedziesz na mecz normalnie i zrobisz mi 3 punkty, to jedź do domu. Przywiózł w sobotę 3 silniki, w niedzielę 15. Nie wolno się jeżeli normalnie zawsze mi Grecki mówił, jeżeli zawodnik będzie tobą rządził, to pakuj się, jedź do domu. Ty masz rządzić drużyną, ty masz rządzić ustawieniem zawodników i zawodnicy muszą wykonywać to, co ty powiesz. Poza tym na braku tych zmian pewnie zaważyły sytuacje z początku meczu, bo
kogo by miał Stanisław Chomski zmienić? Szymona Woźniaka, który jednak potrzebował uspokojenia w kolejnych biegach. Martina Waculika, który stracił 3 punkty przez defekt, a więc pewnie chciał je odrobić. Andresa Thomsena, który szedł na komplet, pierwszy komplet w PG Ekstralidze i go zrobił. No to, to też nie było tak. I w tym meczu mieliśmy w zasadzie 3 zawodników z kompletem punktów. Czysty komplet Thomsena. Oscar Pfeiffer 12 plus 3, jeżeli pamiętam dobrze. I 4 biegowe zwycięstwa Waculika i defekt. Gdyby nie ten defekt, kiedy jechał na pierwszym miejscu, mielibyśmy 3. zawodnika z kompletem. I teraz tak zbudowana drużyna szykuje się do najbliższego meczu z Wrocławiem. Z drużyną, która w tym sezonie żadnego meczu nie przegrała, która wygrała w Lublinie. Czego się po tym meczu spodziewacie? No ja uważam, że normalnie będzie też bardzo ciężko dla Stali, bo tam jest jednak we Wrocławiu bardzo wyrównany skład. U nas jest 4 zawodników. Teraz jest pytanie, jak pojedzie Jasiński? Bo od niego też bardzo dużo zależy. To jest 5. zawodnik w składzie. U siebie jeździ dobrze. U siebie. Ale on musi wszędzie jechać. On, tak widzę, zauważyłem, że on też jedzie tak troszeczkę nerwowo. Gaz i nic więcej. Albo dojedzie, albo nie dojedzie. Ale 4 zawodników przeciwko Wrocławowi to może być za mało. Bo u nich jednak jadą juniorzy i ta 5 seniorów jest bardzo silna. U nas jest 4, tak? Mhm. I uważam normalnie, że to nie jest takie dla Stasia. Stasiu będzie miał problem z złożeniem składu, bo skład na pewno zostanie ten sam, ale jeżeli chodzi normalnie czy o jakieś zmiany, czy coś takiego, to już będzie też problem miał normalnie co zrobić, bo wszystko będzie na jego głowie, bo jest taka sprawa, jeżeli się wygrywa, to się klepie po plecach, jeżeli się przegrywa, trener najważniejszy jest, trener tylko jest winien i nikt więcej. Dodatkowym utrudnieniem będzie jeszcze prawdopodobnie pogoda i to, że będzie plandekom tor przykryty. Może nie być treningu, może nie być tor taki, jakbyśmy sobie, jakby sobie trener życzył i zawodnicy, więc to dodatkowy element, który utrudnia. A ja liczę, że Stal będzie cierpiała, umownie cierpiała na syndrom Oscara Pfeiffera, czyli bez presji pojedzie w tym meczu. Oscar na pewno miesiąc temu każdy z nas pewnie myślał, że oby Stal w zdrowiu dojechała do połowy czerwca i w tych 4 najważniejszych spotkaniach, czyli 2 meczach z Resztem, z Krosnem, zdobyła komplet punktów. To Stal zrobiła, więc takie większe minimum nawet, można powiedzieć, Stal już ma. I teraz może powalczyć już nie o to, żeby być w play-offach, bo w play-offach jest, tylko o to, żeby zająć, nie wiem, 2. miejsce. Bo zakładam, że tak, ale o to powinna być walka ze strony Stali. Ale też nie popadajmy jakiś hura optymizm po tych ostatnich 4 spotkaniach, bo właśnie nie popadam tylko bo dlatego... Pamiętajmy o tym, że w Krośnie dosyć szczęśliwie Stal Gorzów te punkty wiozła, bo gdyby ten mecz szedł do końca, mógł się on bardzo różnie zakończyć. Leszno poturbowane, zdziesiątkowane, więc nie stawiało wielkiego oporu. My te punkty do tabeli dopisaliśmy i w tabeli wyglądamy super, ale teraz przyjeżdża drużyna kompletna, lider, bez porażki. To może być zdarzenie z pociągiem. Ale w życiu często tak mamy, że gdy w czymś nawalimy, to my wiemy, że nawaliliśmy, ale staramy się następnym razem jednak już tego błędu swojego nie popełnić i tak może być ze Stalą, czyli to, co było w Krośnie, to, co było w Lesznie, gdzieś poszło zapomnienie i było nauczką na to, co robić w przyszłości. Stal przed sezonem pewnie zakładała porażkę z Wrocławiem w meczu u siebie. A więc presja odpada. Tego meczu nie trzeba wygrać. Można. A więc bez presji można do tego meczu podejść i na takim, powiedzmy, spokoju jednak go wygrać. Ale tutaj też jeszcze chodzi normalnie, jak teraz wystartujemy z Wrocławiem, Gorzów, Wrocław u nas, to będzie, bo tak jak mówisz, normalnie startowaliśmy z Krosnem, z Lesznem, to gdzie były porozbijane drużyny. Ale tu przychodzi pełna drużyna, całość i teraz możemy porównać, w jakim miejscu my stoimy. Czy na równo z Wrocławiem, czy niżej. Mhm. Tu będzie porównanie normalnie. Wrocław... Jaką drużyną, czym dysponujemy, jaką siłą. Wrocław prowadzi bez porażki, ale to nie jest dominator w każdym meczu. On wygrywa 2 punktami. Stal... też bardzo dobrze jeździ. Jeśli przegrywa, to też niewiele. A więc jeśli nałożymy Spartę Wrocław, która jednak nie dominuje i Stal jeżdżącą u siebie,
to nie musi być mecz na porażkę. Niech takim optymistycznym znakiem będzie to, że we wtorek w lidze szwedzkiej Oscar Pfeiffer dwukrotnie mierzył się z Taijemu Findenem i dwa razy wygrał. Ale to dowodzi tego, że mamy nie trzech, a czterech zawodników, którzy mogą punktować. Ale niestety mamy trzech zawodników bardzo niepewnych. Parę juniorską i Jasińskiego. I to może być tak, że my będziemy wygrywać biegi indywidualnie, ale liczba zer może nas tak przytłoczyć, że może nam zabraknąć na końcu, zwyczajnie z matematyki to będzie wynikało, tych zwycięstw, żeby tą szalę zwycięstwa na rzecz Stali Gorzów przechylić. Ja mam bardzo duże obawy co do tego meczu. Ale Sparta Wrocław nie ma dwóch mocnych juniorów. Ma dobrego jednego juniora i Kevlar drugie, więc to jest gdzie na... I pięciu seniorów. I słabego Taijemu Findena. I Pawickiego, który też niekoniecznie musi komplety za każdym razem robić. To jest taka sytuacja moim zdaniem, że... Janowskiego, który jest niewiele lepszy od Kima Nilssona, jest przecież 14 zawodnikiem Grand Prix, no to pokazuje... No ale Grand Prix żyje swoim życiem. To też Thompson w Grand Prix jest na odległych pozycjach. Jeśli zawodnik jest dobry, to jest dobry i jest wysoko wszędzie, ale nie, w ogóle nie stawki przed outsiderem totalnym. No ale Anders Thompson w lidze jest dominatorem, a w Grand Prix wyciera ogony. No ale nie za każdym razem i też... I jeszcze w półfinale nie było ani razu w tym roku. Więc to ja myślę, że był też taki sezon, kiedy Martin Waculik chyba debiutował w Grand Prix, gdzie jechał absolutnie fatalnie, a w lidze był dominatorem. Więc te dwa światy, świat ligowy, a świat Grand Prix, raczej są to byty równoległe. Ale tutaj poza wszelkim sporem, jedziemy u siebie. Myślę, że będzie bardzo szczelnie wypełniony stadion, będą trybuny pomagały. I jeżeli nam wszystko zagra, tak jakbyśmy sobie to wymarzyli, a Wrocław pojedzie na takim poziomie, jak wspomniane, że różnie, to ja widzę szansę na to, żeby ten mecz wygrać. To jest sport, to nigdy nie wiadomo, bo to są, jest defekt taśma i jest wynik odwrotny, nie? Bo nieraz jest tak, się dzieje normalnie, że przyszły też takie mecze były, pamiętam, że Stal prowadziła, przyjechał Toruń czy ktoś takiego i ostatnie biegi dwa razy po 5-1 i do tyłu już. 2009 rok. Coś był. 44-45. No. Tak, bardzo bolało to. Cały stadion wtedy był cichy, smutny. Ludzie po prostu nie zdenerwowani, ale smutni opuszczali stadion. Zawiedzeni po prostu. Tak. Bo to jest różnie, to jest sport, to jest zawodnik, to jest nie tylko zawodnik, to jest też i sprzęt jego, nie? Jak mu sprzęt normalnie będzie dobrze grał, będzie spasowany do torem i zawodnik będzie się dobrze czuł, to będzie wygrywał. Ale jak będzie miał zawodnik jakieś wahania czy coś takiego, nie wejdzie ostro w łuk, to też przegra. No tak samo z motocyklem. Można narzekać chyba teraz. Dużo zawodników też narzeka na sprzęt, bo się nie mógł dopasować czy coś takiego. Ale niech popatrzy na siebie, jakie on błędy robi na torze. Bo mają telewizję, wszystko normalnie i nieraz nie potrafią wniosków wyciągnąć. To co widzę. Musimy już kończyć, więc kończąc tradycyjnie zapytam was, jak ten mecz niedzielny byście obstawili? Kto wyjdzie z niego zwycięsko? Jak ktoś się pokusi o wskazanie wręcz wyniku meczu końcowego, to będę też bardzo rad. Kto pierwszy? Ja mówię, to jest ciężko postawić, ale uważam, że gdzieś 48-42 będzie dla Wrocławia. Ja skoro tak podchodzę optymistycznie, albo bardziej zachęcam do tego, żeby Stal optymistycznie podchodziła do tego meczu i to nie ona się bała Wrocławia, tylko Wrocław bał Stali, no to nie mogę inaczej powiedzieć jak zwycięstwo żółto-niebieskich. Obstawiam, że to będzie 46-44. Gdybym się z kolei ja miał kierować rozumem, to twój typ byłby mi bliższy, ale w tym przypadku absolutnie kieruję się sercem i ten wynik 46, 44, 47, 43 w tych granicach, tak sobie go wymarzyłem. To właściwie to jest, bo każdy liczy tutaj na, ja po prostu patrzę na zawodników i na po prostu na drużyny, siłę drużyny po prostu patrzę, jaka może być. Wiadomo, że człowiek jest z Gorzowa, to za Gorzowem będzie, ale trzeba być nieraz normalnie powiedzieć sobie. Czasami rozumem, nie sercem. Bardzo państwu dziękujemy, że byliście z nami. Ireneusz Maciej-Zmora, dziękuję serdecznie. Jarek Mikowski, dziękuję. Mieczysław Woźniak, dziękuję.